Witam w dzisiejszym odcinku poświęconemu malowaniu ogora z drużyny Iron Golems, czyli żelaznych golemów do mojego ulubionego systemu bitewnego Warhammer Warcry. Czym jest Warhammer Warcry i dlaczego jest to najlepsza gra bitewna, to wyjaśnię w którymś z kolejnych odcinków, a dzisiaj skupmy się na figurce ogora. Jeśli uda wam się pomalować jego, to pomalujecie już wszystkie figurki z drużyny Iron Golems. Właśnie tą figurkę rekomenduję na początek, jeżeli chodzi o pomalowanie całej drużyny, a to dlatego, że jest największa i chyba najłatwiej się na niej nauczyć. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam. Zaczynamy oczywiście od podkładu i w tym wypadku użyłem Mechanicus Standard Grey. Kolor, od którego zaczynamy, to Baltazar Gold. Malujemy nim naramienniki, przedni pancerz, hełm, te płyty z tyłu, które widzicie, i oczywiście elementy pancerza na nogach. Na tak przygotowany pancerz nakładamy metodą suchego pędzla Hashat Copper. Przystępujemy do cieniowania naszego pancerza i w tym wypadku użyłem Reikland Flesh Shade. Aby nanieść na płyty pancerza kolor, musimy posłużyć się farbami typu kontrast. Dzięki nim kolor zachowa metaliczny charakter. W przypadku drużyny Iron Golems często używa się czerwieni Flesh Tearers Red. Ja jednak zmieniłem tutaj kolor na Blood Angels Red, ponieważ po prostu bardziej mi pasował. To ewidentnie najtrudniejszy element tego malowania, a to dlatego, że musimy ostrożnie rozkładać warstwę czerwieni, tak aby nie zalała niepotrzebnie innych elementów. Delikatnie więc naciskamy na powierzchnię pancerza nasz pędzel i płynnym ruchem, nie odrywając pędzla od pancerza, kreślimy czerwoną plamę. Czas pomalować detale na pancerzu i tutaj użyjemy ponownie farby Hashat Copper. Ewidentnie najtrudniejszym elementem, jeżeli chodzi o detale, są te strzałeczki na pasie. Iron Skin to kolor, który posłuży nam jako baza dla skóry golema. Do pocieniowania skóry naszego golema użyjemy mieszanki Shade Agrax Edge Shade i Technical Lamian Medium. Zasada jest taka, że na jedną kroplę Agrax Edge Shade używamy jedną kroplę Lamian Medium, ale czujcie się wolni, jeżeli chodzi o eksperymentowanie. Główny powód, dla którego używamy Lamian Medium, to po prostu rozcieńczenie Agrax Edge Shade tak, żeby po prostu nie był taki agresywny.
Lead Belcher użyjemy do elementów uzbrojenia, w tym wypadku tej wielkiej kuli i młota na prawej ręce. Tego samego koloru używamy do pomalowania kolczugi i wszystkich łańcuchów na ciele naszego golema. Czas na pocieniowanie elementów uzbrojenia i tutaj najprościej użyć Shade Nuln Oil. Tego samego shade'a używamy do łańcuchów i kolczugi. Wracamy do naszego koloru srebrnego, tak żeby pomalować wszystkie kolce na czerwonym pancerzu. Wszystkie krawędzie na uzbrojeniu, jak i kolce rozjaśniamy kolorem Stormhost Silver. I tutaj propozycja, jak przygotować podstawkę naszej figurki zwykłym klejem modelarskim. Nakładam warstwę tak, aby przykleić parę kamyczków. Jako tekstury na podstawkę użyjemy farby technicznej Astro Granite. Tam, gdzie nie weszła szpachelka, pomoże nam pędzelek, ale pamiętajcie, żeby bardzo szybko go umyć, bo inaczej farba techniczna go zniszczy. A teraz dwie farby nakładamy metodą suchego pędzla. Pierwsza to Dawnstone. Druga farba, którą nałożymy metodą suchego pędzla, to Ultuan Grey. Tą farbę nakładamy już znacznie delikatniej niż poprzednią. Stwierdziłem, że brakuje mi jeszcze czegoś na tej podstawce i tu z pomocą przyszedł mały krzaczek typu tundra. Żeby dokończyć naszą podstawkę, wypadałoby jeszcze krawędź pomalować na jakiś kolor i tutaj proponuję kolor czarny. I tak nasz ogor jest już gotowy do walki, a tym sposobem i tymi kolorami pomalujecie wszystkie figurki z naszej drużyny Iron Golems. A ja na dzisiaj już dziękuję, pozdrawiam Was i zapraszam na kolejne filmy ze świata Warhammera i gier planszowych. Hej, cześć!